dzisiaj mam za zadanie uruchomić pewne łącze światłowodowe. Będzie na nim zamontowany switch z usługą internetu. Problemem są dwa miejsca, w których spawy przekraczają swoją normę. Norma to jest 0,2 dB na spaw. Odwiedzę te miejsca przed uruchomieniem i spróbuję ten spaw poprawić. Jeśli gość po drugiej stronie, który uruchamia usługę, wykryje te tłumienia, to po prostu usługi mi nie uruchomi. Otwieramy mufę numer 1. Mufa na stole, otwieramy. Zawsze jak chodzę po mufach, od punktu do punktu, opisuję sobie osłonkę, dzięki czemu teraz nie muszę wchodzić do projektu, patrzeć jakie to było włókno, a może takie, a może inne, a może by się nie zgadzało. Jest opisane, zrywam, robię jeszcze raz, potem sprawdzimy, czy będzie lepiej. Opis się zgadza, jestem trochę bardziej pewny, że nic nie popsuję, czego nie powinienem. Żeby zwiększyć szanse na poprawny spaw, w szczególności w momencie, kiedy jeden już wyszedł gorszy, warto zrobić kalibrację łuku. W tym momencie nie mam nikogo na hubie z drugiej strony, aby mógł mi ktoś zmierzyć, czy ten spaw będzie dobry. Także robię trochę na oko. Po kawie trochę mi się będą ręce trzęsły, ale spoko, to zejdzie ze mnie jeszcze niedługo. Zrobimy sobie kalibrację łuku. Słabo widać, bo jest bardzo mocne słońce. I powtarzamy sytuację do momentu, kiedy spawarka wskaże nam, że łuk jest na dobrym poziomie. Kalibracja łuku dostosowuje nam moc tego łuku do włókien. Spawarka potrafi to określić, czy potrzebny nam jest łuk mocniejszy czy słabszy. Dobra, próba numer 2. Niestety nic nie będzie widać. Może trochę. Mamy komunikat, że stan łuku jest dobry. No to przechodzimy do normalnego spawu. No, mam jakiegoś parcha,
Więc te włókna możliwe, że nie są zbyt do siebie pasowne. Mogą to być dwaj różni producenci. Dwa różne typy włókien. Ale spad wyszedł słaby, trzeba ponowić. Cięcie całkiem w porządku. Dobra. Strata szacowana jest na 1/10. Ale znając życie, trzeba ten przeciętnik przełożyć i to będzie 1/100. Ale z 1/100 i tak będę zadowolony. Bo ja się będę mieścił wtedy będę się mieścił w moim limicie. Rozgrzewamy i wkładamy. Odtwarzam podpis i lecimy dalej. I wystarczy. Poprawione, teraz próbuję dostać się do miejsca, żeby zrobić pomiar, czy to dało rezultat. Lokal jest jeszcze w budowie, ale jednak ktoś tam decyduje, żeby podłączać. Dobra, wyniki już mam. Spad, który poprawiałem, znikł całkowicie. Problem się pojawia na 1,65 m, ponieważ jest tam decybel tłumienia. Był tam człowiek, który krosował dwa punkty i gdzieś tam decybel się tam rodzi, więc muszę tam wejść i zobaczyć, o co chodzi. Problemem jest jeszcze punkt numer 4. Nie wiem, czy to widać. Tam jest 0,4 tłumienia. To już raz poprawiałem. Z 0,8 spadło do 0,4. Dzisiaj spróbujemy zrobić to na żywo przy reflektometrze na hubie, więc zobaczymy. Jak się uda, to się uda, jak nie, to będziemy kombinować, żeby to przyszło. Jest piekielnie gorąco. Idę do pomieszczenia, gdzie człowiek rysował dwa punkty i znajdziemy ten decybel i zrobimy z decybela pół decybela. Jednak podejrzewam, że tak będzie. Pozostał jeszcze jeden problem w mufie. Przed moim wejściem było tam 0,8 dB. Po moim wejściu zszedłem to 0,4. Nie miałem nikogo, kto mógłby mi zmierzyć podczas otwarcia. Zszedłem o połowę, ale dalej jest to dwukrotność tłumienia, które jest dopuszczalne. Będzie człowiek z reflektometrem po drugiej stronie. Ja otworzę, zrobię jeszcze jeden spaw, 2-3 do 3. Jeśli nie zejdziemy, to nie zejdziemy. Tego nie ominiemy. Mam otworzoną bufę numer 2. To, co tutaj ktoś zrobił, to nawet nie komentuję, bo no jest jakby niezbyt poprawnie. Ale to nie jest mój kabel, więc to nie jest moje tłumienie. Szukam dalej.
obu przypadkach wyglądały moje włókna do samego końca, nie pozostawiając żadnych zakrętów, żeby mieć pewność, że tam się nic nie zagina i tak dalej. Jak już wchodzę, to żebym tutaj więcej nie wracał. Raz wróciłem, okazało się, że miałem pecha. Już więcej nie będę tutaj wracać. Tak, dobra. Do 5 minut jeszcze mi daj. Dzięki. Wychodzi na to, że 0,4 zrobiło się całkowite 0. A jakiego to trzeba mieć pecha, kiedy tutaj byłem i otwierałem dwa spawy. I dwa spawy zeszły z 0,8 do 0,4. A teraz tak naprawdę zmieniłem też program spawania na G652. Wcześniej miałem po prostu na automacie ustawione. Bo tak przyszło z serwisu, mówię, dobra, popracuję na automacie. Zawsze miałem jakiś program ustawiony. Czasem mi się nie wie, na który włókna się pracuje. No mówię, dobra, zostawię automat. Zmieniłem program, zrobiłem kalibrację. Mimo że przy pierwszej kalibracji był dobry. Dobra, to zgrzane. I robimy jeszcze jeden spaw żółty. Spawam włókno numer 2. Zaraz goś mi zmierzy, czy to jest tak samo czyste jak pierwsze. Co 0,1. Dobra, nakładam osłonkę, nie mam ręki. Dobra, to zamykam i jadę ze switchem do klienta. Dzięki, czym się. No i wygląda, że wygląda też bardzo ok. Powiedział, że ok. Czyli możliwe, że jakiś mały jest przypadek, ale taki, że nie warto roztrząsać. Idę to uruchomić z podłogi, potem gościowi przekazać to w pudełkach. Jak się wykończy ten lokal, to sobie podłączą, będą się sobie robić. Ale to dopiero w grudniu. No i elegancko sprzęcik leży, teraz czekam aż się odpali. Nasz mi człowiek da znać, że wszystko widzi. Potem pakuję znowu do wora, klientowi zanoszę w pudełkach i sobie podłączy wtedy, kiedy się to wszystko wykończy. Jest jakiś problem software'owy z uruchomieniem usługi. Dlatego mam przerwę. Jest to na 100 zakupione jest. Ja się stąd zwijam z tej budowy. Zaraz przyjdzie klient, co sobie zabierze, potem sobie podłączy i jedziemy dalej na następną robotę. Jest gorąco jak w piekle. 35 stopni jak widać, a klimatyzacja na szczęście naprawdę jest mega wydajna w Peugeotie, w partnerze. Bez tego byłoby naprawdę źle. Dobra, jedno zadanie mam z głowy, strasznie trwało długo. Te poprawy, tam trochę chodzenia, potem właśnie czekanie aż się te uruchomią, potem jeszcze czekanie na klienta, aż przyjdzie sobie podpisać. Więc no mega dużo czasu straciłem, ale najważniejsze jest wynik. Jest wynik pozytywny. No to rekompensuje wszystko już. Jestem na drugiej robocie, kabel oczywiście na korycie, muszę go włożyć w to korytko plastikowe, tutaj trochę po podłodze, tutaj go gdzieś do szafy włożyć, nie będę szafy pokazywał, bo nie wiem czy wolno, pytać nie mam zamiaru, ani potrzeby, no to robimy. Takiego daka 2J muszę włożyć do takiej puszki. Powiem wam, że dzisiaj ponosi mnie fantazja jakaś ułańska. Ja nie wiem, czy to tak ma być. Nigdy takiej puszki nie miałem.
Nie wiem, puszka to puszka, ale jednak trzeba się dostosować z kablem i tak dalej. Wejścia są tutaj. Miejsce na opaski też. Dwie dziury sobie dorobiłem, bo nie wierzę w mocowanie na jedną paskę. No i nie wiem, zobaczymy co to wyjdzie. Będzie twór twórczy. To jest właśnie dylemat puszki abonenckiej. Jak w szafie rakowej nie ma żadnej półki, żeby to podkleić do półki ładnie, no to nie ma gdzie tego przymocować. Także zrobiłem to tutaj z boku, żeby nie zajmowało żadnego U. Jak będzie jakaś zjebka, to będziemy coś kombinować, ale nie ja wybierałem materiał ani sposób montażu, także umywam ręce częściowo. Idę dalej. Znalazłem kabel na trzecim piętrze po drugiej stronie. Na nim też założę taką puszkę. Potem znajdę kabel od klienta gdzieś tutaj. Biorę jego na oko, bo niestety jest już zamknięte. Nie wejdę, nie zaświecę. I tego wyprowadzę sobie już na przeładowaną przełącznicę. Niestety. Ale znajdę tam miejsca trochę. Bo zawsze trzeba coś znaleźć. Puszka numer 2 gotowa. Nie wiem, ale dostałem dwie różne puszki. Nigdy takich w życiu nie miałem. Zrobiłem tak jak potrafiłem, zamykam, przyklejam. Jeszcze jeden kabel muszę włożyć do przełącznicy. Cztery spawy zrobiłem. Do przełącznicy deweloperskiej miałem włożyć kabel deweloperski. Jest tu ciasno, jest tu narąbane. Jest tu przesadzone, ale no niestety. Nie mnie to oceniać. Robię, wkładam i spadam dalej. Tacka zachowuje jeszcze ślady przyzwoitości, dlatego obrałem pickline, włożyłem równiutko. To co się dzieje obok nawet nie komentuję. Nie ma co sobie głowy psuć. Zamykam ten bajzel. No i taka dziadowa robota dzisiaj zakończona. Teraz jeszcze zrobię tylko opis portów z drukarki. Z tyłu na kablu jest zawieszka, jaki operator, co dla kogo i skąd dokąd biegnie. Jutro jeszcze będę musiał wpaść, sprawdzić u klienta, czy jest kabel pospawany, czy nie. Jeśli nie, no to pospawać do jakiegoś urządzenia typu przełącznica, zobaczymy. Takim pięknym, mokrym akcentem zakończamy dzień numer 1. Do następnego razu.